Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w LX2. Moi drodzy, dzisiaj będziemy się zajmować zadaniem głównym, które się nazywa Ofensywa przeciwko Perserkom. Dobra, tu są, widzę, jeszcze jakieś mutanty, ale ja na razie stąd idę. Nie mam ochoty na takie rzeczy dzisiaj. Porobimy coś innego, postaramy się wbić kolejny poziom. Może się uda, bo w sumie to, wiecie, teraz jest sporo bicia. Także no. Myślę, że najbliższe odcinki... Myślę chyba bardziej, że takie już, gdy wejdziemy w czwarty rozdział, to będą, wiecie, takie... żeby nas trochę dokoksić, tego naszego bohatera. Tak sobie myślę. Wiecie, nie chcę przesadzać, więc na razie nie będę o tym aż tak bardzo myśleć, ale chciałabym poszukać eliksirów eleksowych. Małych, dużych i średnich. Jest ich mapa na chyba... no, na jakiejś stronie, już zapomniałam oczywiście nazwy. Ale jest ich mapa i to mi się bardzo podoba, żeby się tym zająć. Więc myślę, że to będzie... Okej, widzę, że tu jeszcze zostały te ciała, jak byliśmy tutaj z Foxem. W sumie spoko. Myślę, że te eliksiry to będzie naprawdę fajna rzecz, szczególnie, że... no po prostu jest to fajne. Nie no, a tak na poważnie to będziemy mogli dzięki temu wykorzystać całkowity potencjał tej gry. Więc w jakiś tam sposób będzie to przechodzenie gry w sumie na 100%. Co prawda to nie będzie przechodzenie gry na 100%, jeżeli chodzi o zdobywane osiągnięcia na przykład. Bo no tego nie dam rady zrobić. Szczególnie, że nie mam zapisu sprzed dołączenia do frakcji. Więc chociażby to będzie nas tutaj ograniczało. Dobra, chciałam najpierw iść do tamtego, ale widzę, że mnie gra wywaliła, więc najpierw pójdziemy do tego. Nagadałam się bez sensu. Dobra, tu mamy pierwszych przeciwników. Są szperlacze. Szperacz. Zapomniałam, jak to dziadostwo się oczywiście nazywa. Szperacz, nie szperlacz. Są też raptoidy. Atakujący raptoid. No, nie zauważyłam. Wcale. Jeszcze cios i będziemy mogli zrobić, tak? Nie, wiecie co, to jest raczej pestka, bym powiedziała. Najwięcej nam zejdzie przy biciu behemota, który powinien być tutaj chyba jeden, bo myślę, że atakują grupami. Dobra, tu jest kolejny przeciwnik. W ogóle oni wszyscy śpią, czyli no powiedziałabym, że jest po prostu... wiecie co? Lata coś nade mną? Nie, szperak przyszedł. Dobra, ty się tam nie rozpędzaj, raptoidzie. Nie wiem, czy pamiętacie raptoidy z początku gry, jak żeśmy z nimi walczyli. Dobra, może nie aż tak bardzo z początku. Ale gdzieś tam z początków. Czyli konkretnie jak chodziliśmy na przykład sobie z Kają na te pierwsze raptoidy, to był kosmos. A teraz jakichś wielkich problemów to z nimi już nie ma. Wiadomo, to są najbardziej podstawowi tam przeciwnicy, którzy tam należą do tej grupy niebian. Natomiast... są też tacy przeciwnicy, którzy robią nam krzywdę mimo wszystko. Nawet mimo to. Niestety dałam się uderzyć. Ale my mamy też całkiem fajną tą naszą regenerację, także ja bym się nie przejmowała. Jak tam Zouza w ogóle? Wszystko w porządku? Wszystko w porządku. No to wygląda. Ja nie wiem, czy ty zmienisz jeszczekolwiek zdanie na mój temat. Może jakimś cudem pod koniec gry się doczekamy. Chociaż ja w to naprawdę serdecznie wątpię. Serdecznie. Naprawdę. Wątpię w to.
Totalnie. Dobra, ty działasz jak szakal i co ciekawe udało ci się mnie zaatakować. Pięknie. Może weźmiemy sobie jakieś mięso na regenerację życia. Tak, ze dwie sztuki. Teraz mamy kolejnego przeciwnika gdzieś tutaj, po tej stronie. Atakujący szperacz, oczywiście. Nic specjalnego. Tylko może byśmy sobie uruchomili nasze skille. I spoko. Dobra, idziemy więc dalej. Jest nasz kochany Behemoth. A jak wiecie, Behemoth jest tak naprawdę trolem. Gniew sobie zarzucimy. Ja bym wolała najpierw te szperacze. Ale to wiecie, ja sobie móc to ja mogę, nie? Młody rogaty wilk? Tak po prostu? To istnieją jeszcze tacy normalni przeciwnicy? O, jeszcze jakiś skeksik taki normalny, fajny. W ogóle to się zastanawiam. Nie wiem, czy mi się wydaje, ale chyba skeksy... Chyba nie spotkaliśmy jeszcze zarażonych skeksów. Behemota sobie zostawiam na deser. Dobra, widzę, że wszystko powstawało. Dobra, na jedno combo jest tak naprawdę... Dobra, on się zajmie Kają. Dobra, jednak nie zajmie się Kają. Dobra, nie udało mi się niestety uniknąć. Dobra. O Boże, w ogóle Kają, co ja mówię? Ja z Zołzą jestem. Nic dziwnego, że baba jest o mnie zazdrosna, jak ja nawet nie umiem powiedzieć, jak ona ma na imię, nie? Super! Zołza! Ile razy już powiedziałam na Zołzę Kaja? Oj, nie wiem, nie wiem. Ta bestia szuka drzewa. Jezu, jestem okropna. Mogę? Boże, jak się blokujemy. To jest gra Piranha Bytes, to jest normalne. W ogóle strasznie denerwują mnie ludzie, którzy nie rozumieją tego, że gry Piranha takie są. I to jest naturalne. To jest natura sama w sobie. Super. Dobra, tu mamy już full i zbliżamy się pomalutku do pana trolla. W sumie podoba mi się to, że tak troszeczkę przechodzimy od tyłka strony, że tak powiem, bo dzięki temu trochę lepiej nam to wychodzi. Raptor tu jest? Leży se wśród tego gówna? Tak po prostu? To ciekawe. Leżą sobie tutaj tak na luzie spał. Dobra, przypieprzę ci. Dobra, bo widzę, że nie mam skilli znowu włączonych, także weźmy sobie... Uaktualnijmy. Dobra, Raptoida bym wolała, bo ten szperacz to mi wielkich krzywd raczej nie będzie robił. Szczególnie jak mi z nim Zołza pomoże. Trochę tu stałam, ale czy mi to coś się stało wielkiego? Raczej nie. Ostatnio jakoś tak trochę przyjemniej nam się... Okaż trochę entuzjazmu, bo i ciebie zjedzą wkrótce robale. Dobra, pan Raptoid, chodź. Nie chcemy na razie pana Behemota denerwować, bo z nim trochę będzie pieprzenia się więcej. Tak przynajmniej ja myślę. Isru.
Zouza, jak... O, witam. Pan Behemot przyszedł. Atakujący Behemot. No nie spostrzegłam się, że mnie atakuje. Ani kurde trochę. Dobra, gniew weźmiemy sobie. Fajnie by było w sumie, gdyby Zouza go zajęła. Ja widzę, że on ma ochotę bić ją, a nie mnie. Siup i siup. Jak widzicie, bicie Behemota to jest kosmos. Trochę. Wow, ale obrywałam, dobra. Nie zdążyłam się wycofać, bo już nie miałam wytrzymałości. Ej, no koleś! Przecież zrobiłam unik. Zouza to wstanie? Jak myślicie? Wstała, jeszcze się nie położyła. Biedna, przyjmuje... O kurde, przyjmuje ciosy na klatę. Te behemoty są chyba najgorsze, powiem wam. Postanowił mi rozwinąć Zouzę, a nie mnie. Nie wiem, czy powinnam się cieszyć. Czy raczej nie. I poklepiemy troszeczkę po tyłku i będzie wszystko dobrze. Ignorowanie bólu sobie zarzucimy. Jak tam sobie radzimy? Chyba całkiem nieźle. No pod warunkiem, że Zouza przeżywa, nie? Dobra, gościu. Jezu, nic nie widzę. Ała! Rozumiem, że Zouza już nie żyje, zauważyłam. A nie, jednak żyje. Teraz chyba umarła. Troszeczkę mi się coś... O, dzięki, wielkie gro. Sru, sru, pięknie. 683 punkty doświadczenia. Ile z tego leci tego? Ja pierdzielę. A ty żyjesz? Nie. Tu jest jeszcze coś na górze. O, hello my friend. Nawet jakiś safe. Spoko. Jeszcze nawet paliwo. To co, spróbujemy sobie zhakować. Dobra, spróbujmy. 4, 8, 9... Nie, nie da się tak. 4, 7, 8... Aha, nie, tak, dobra. 6, 7... A, nie mogę 6. To 5, 7, 8... Nic z tych rzeczy. To może zróbmy taki 0, nie mogę. 1, 2, nie mogę. 3, 4, 5... Nie. 3, 4, 5, 7. Ty, no niewiarygodne. Kusza bojowa, specjalizacja badacz, otwieranie zamków i mól książkowy. Czemu mi tego nie dali wcześniej? Nie mam zielonego pojęcia. Dobra. Czyli tutaj mamy teren oczyszczony. To teraz pójdziemy do terenu tutaj. Tylko może z kryjówki księcia będziemy zmierzać. Nie wiem, jak stoimy z czasem, ale chyba jest ok. Dobra, ignorowanie bólu mi się kończy. Regeneracji życia chwilowo nie mam. To też mi się już skończyło. Dobrze, w porządku. Jax, możesz się puścić tego. Dobra, widzę, że mamy przeciwników na dole. Jest wszechserduszko i tutaj mi od razu pokazuje jakiegoś dużego chyba przeciwnika. Dobra, może nie dużego, ale jednego.
Dobra, Behemota nie dostaliśmy na samym starcie. Tylko Raptoida. Dobra. Spoko. Hej, bo widzę, że się mroczysz, gościu. Dobra, musimy sobie oczywiście nasze rytuały odpalić, bo będziemy mieli dzięki temu szybciej będziemy bić po prostu. Zaczniemy od gniewu. A potem od ignorowania bólu. Widzę, że tu są jeszcze przeciwnicy, także może byśmy najpierw zahaczyli o tych po tej stronie. Najbardziej się wysuniemy tutaj na ten. I ignorowanie bólu. Atakujący raptoid. Dlaczego ty się palisz? Chyba coś mnie omija. Aha, bo tu berserkowie walczą. Dobra, niekoniecznie berserkowie, ale po prostu jakiś ten. Kupiec kolejny. Jakbyście mi tak z Behemotem pomogli, to bym była dopiero zadowolona. A nie z jakimiś tam malutkimi potworkami. Chociaż w sumie. Dobra, widzę, że tu jest akcja jeden wielki pierdolec. Bracia pierdolec robimy. Spoko. Ważne, żebym ja sobie expa pozgarniała w miarę możliwości. Dobra, podejdziemy jeszcze tam dalej, bo nie wiem, czy nie zebrałam z potwora, czy oni do niego po prostu nie dotarli. Chyba nie zebrałam. No, nie zebrałam. Jednego pokazuję mi tutaj na górce. Tu jesteś. Tru, siup, siup. I lecimy jeszcze raz i raz. Super. Okej, okay, Behemot jest na dole. Ma sążną obstawę, że tak to powiem. Więc podejdziemy sobie w takim razie od tej strony teraz. Wow! Witam, zleciałam ci na głowę. Jak się z tym czujesz? Spoko. Czy tu kiedykolwiek coś się kurwa dzieje? Zouza, czy ty jesteś nienormalna? Co ty jeszcze chcesz? Może mam się podpalić? Jezu. Niemożliwe. Super. Dobra, zanim podejdę do tamtych, to jeszcze coś ominęłam po tej stronie. Tu są jeszcze. Spoko. Dobra, ignorowanie bólu, bo nie mam. Dawaj, Zosa. Sru. I sru. Jeszcze raz. Dawaj, Jax. Super. Dobra. I podchodzimy do tego całego tałataństwa. Tu jest impreza akurat. Pewnie coś przyjdzie za chwilę. Na pomoc, jak najbardziej. Wow! Gościu! Co ty mi chcesz dupę aż tak bardzo odgryźć? Dobra, wiecie co? Wyleczymy się trochę. Ech, bo wy się bardzo na mnie uwziął. Leż! Cudownie. Ten behemot jest najgorszy, nie? On ma naprawdę solidną obstawę.
Zapraszam. Zapraszam. Pierdolnik do mnie. No, wstawaj. Dobra. Tak jak czułam, tamten też wstanie za chwilę. O, nie zdążyłam naładować. Okej. A ten szperacz gdzie poszedł? Nie wiem. Tu jest jeszcze raptoid. I to nie jeden. O, behemot wstał już. To naprawdę niedobrze jest. Dobra. Jeszcze parę tych. No, wszystko się już rzuciło na Zołzę. Na szczęście ona, wiecie. Dobra, behemota to może nie ruszajmy. Póki Zołza tutaj trzyma agro, to niech trzyma. Wow, kurwa! Jezu! No to już było za dużo! Mam rozumieć, że... No nie, no Zołza jeszcze jest, ale on się teraz na mnie. Gościu, możesz sobie znaleźć innego... inną osobę do jedzenia? Uwaga, lecimy. Zołza chyba już umarła. Dobra, jeszcze trochę pokorzystam. Siup. Sru. Spoko w sumie. No, lecimy. Ładuj to, chłopie! Bum, bum i papa robimy. Dobra. Nie no, w sumie brońka git jest. Wow, widzieliście jak do mnie przyjechał gościu? Może w łeb to by trzeba celować, co? Łojeju, no! A nie w klatę, gdzie w klatę? Super! No i dobra, i mamy tutaj już temat porobiony. No to co? Zupa była za słona. Lecimy w takim razie do Wardeka. Oczywiście musimy iść ze starych hangarów, bo do niego się inaczej dostać oczywiście nie da. Tu się jakaś chimera zryspiła. O matko boska. Skorzystam sobie. Ładuj to. Super. O, hello. Sru. Spoko w sumie. Gin. Nowy poziom, no nie wierzę. Już? Znowu? Poważnie? Jak to jest możliwe? To zmieniamy na jeszcze lepszą brońkę. W sumie to sobie teraz założymy tak i sobie założymy tak. Nie no, git! Super. Punkt umiejętności to sobie akurat wykorzystam później. Chyba w broń ciężką sobie dam, skoro zaczęłam z niej faktycznie korzystać. Nie no, git. Spoko. Wiecie co, mi się czasami nie chce po prostu, ale...
Ale aż żal nie postrzelać sobie. Zauza? Nie dopieprzysz do pieca. Nie mogę strzelić w kurę Nie mogę? Niemożliwe. Dobra, nieważne. Oczywiście kolejne potwory się porespiły, bo ja już tutaj przecież wszystko lałam i biłam. Gra nam na bieżąco daje expa. To w sumie spoko. Tutaj zawsze się coś dzieje, chociaż z drugiej strony powybijamy te gówno, one są dalej, nie? To też momentami wkurza jednak człowieka. No ale dobra. Zobaczymy w takim razie, co Wardek powie. Miałeś rację co do jednego. Dawkins faktycznie próbował negocjować z niebianami. Odbije się to na mnie i szóstej sile, lecz w tej chwili to mało istotne. Ważniejsze jest to, jak się o tym dowiedziałeś. Znam Dawkinsa. Wiele lat służyłem zarówno jemu, jak i jego piekielnej maszynie. Widziałem też, jak zmierza do Mararkoru. Słusznie przypuszczałem, po co. Dobra. Dowiodłem, chyba że przydam ci się w trakcie dalszych posunięć. Skoro zauważyłeś Dawkinsa w drodze i wciąż go nienawidziłeś, dlaczego go nie napadłeś, kiedy był osłabiony? Chciałbym. Niestety tego potwora tak łatwo się nie pozbędziemy. Dawkins przeżył całe stulecia i zawsze skutecznie lawirował między największymi potęgami Magallana. Zwykły dowódca Albów, taki jak ja, nigdy by sobie z nim nie poradził. Nie dysponuje wystarczającymi umiejętnościami, by usunąć go z gry, o ile to w ogóle jest możliwe. Dość tych gierek. Gadaj, jak unieszkodliwić formator niebian. W porządku. Posłuchaj. Formatory przystępują do pracy od razu po wylądowaniu. Największy i najważniejszy formator znajduje się w Mararkorze. Stanowi też główną siedzibę niebian. Nazywają go Kassandra. Rdzeń każdego formatora składa się z pewnego rodzaju latającej maszyny otoczonej organiczną, kryształową strukturą. Zawiera ona przeróżne komórki, które odpowiadają po części za terraformację i hodowlę stworów. W każdym formatorze należy dostać się do komórki komputera centralnego, zarządzanego przez przypisaną SI. Czyli chodzi ci o to, by zniszczyć komputer centralny? To za mało. Jak wspominałem, formatory zostały już uruchomione. Procesy zachodzące w komórkach zwolnią albo w najlepszym razie zupełnie wyhamują dopiero wskutek modyfikacji oprogramowania. Minie trochę czasu, zanim urządzenie wysiądzie całkowicie. Mimo to, gdy zatrzymasz zjawisko, w końcu do tego dojdzie. Żaden ze mnie technik. Nie, ale dron sprostałby temu zadaniu. Spędziłem mnóstwo dni w jaskini nieopodal głównego formatora, przechwytując dane niebian. Natrafiłem wreszcie na fragment kodu kluczowego algorytmu, przekazywanego do innych formatorów. Podziel się nim z jednym z naszych dronów. Bez problemu uzupełni braki w algorytmie i go wykorzysta. Interfejs niebiańskiej technologii z grubsza przypomina nasz. Dotrzyj do centralnego komputera formatora z dronem i pozwól mu działać. Jeśli wyeliminujesz w ten sposób przynajmniej dwa formatory, poczynimy ogromne postępy. Dobra, nowa misja. Antybiotyki. Co jeszcze wiesz o niebianach i głównym formatorze z Mararkoru? Kassandra jest dobrze chroniona. Każdej komórki formatora strzeże mała armia. Co gorsza, obszaru wokół pilnują niebiańskie plugastwa.
Największą zagwozdkę stanowi dezaktywacja rdzenia głównego formatora. Bez wątpienia napotkamy też inne problemy. Mimo to z większością się uporam. Wprowadzisz nas do jaskini lwa? Tak. Obiecałem się przydać. Pomówmy więc o tym, czego chcę w zamian. Spokojnie, Wardeku. Do tego jeszcze daleko. Niczego ci nie zapomniałem. W porządku. Ale teraz lepiej skup się na tym, byśmy nie zginęli. Jeśli nadal sobie tego życzysz, załatwisz mnie po wszystkim. Dokładnie. Póki co szkoda na to czasu. Z tym się zgodzę. Przejdźmy do konkretów. Jak radzą sobie twoi ludzie w bastionie? Szóstej siły nie da się dłużej lekceważyć. Nie umknęło to uwadze innych frakcji. Nie pozwolę ci w żaden sposób jej powstrzymać. Czemu by to niby służyło? Jeżeli planujemy pokonać Niebian, potrzebujemy każdego. Pora zjednoczyć wysiłki. Najlepiej byście sprzymierzyli się z jakąś większą frakcją. Znaleźć potężnego partnera dla szóstej siły to jeden z moich priorytetów. No tak. Niech zgadnę. Zaproponował to Dawkins, prawda? Niebianie nie ucieszą się zbytnio, gdy ktoś zacznie się bawić ich formatorami. Nie. Dlatego twoim obowiązkiem będzie dopilnować, by nie usunęli drona, gdy ten zacznie mieszać w SI w komórce komputera centralnego. Zresztą chyba nie powierzyłbyś tak doniosłej misji robotowi, co? Ustaliłeś to wszystko wyłącznie w wyniku obserwacji? Interfejs ich sprzętu niewiele różni się od naszego. Napomknąłem już o tym. Uznałem to za logiczny krok. Które formatory warto zdezaktywować w pierwszej kolejności? Obojętnie. Trudno orzec, czy jedne strzeżone są lepiej od innych. Sam zdecyduj. Wybierz dwa i sprawdź, czy odniesiesz w nich sukces. Dlaczego tylko dwa? W sumie, skoro tak się do tego palisz, skasuj wszystkie. Mimo to, moim zdaniem, twój dron zgromadzi odpowiednią ilość danych na temat technologii Niebian zaledwie w dwóch. Po tym, jak uzyskasz najistotniejsze informacje, skup najlepiej uwagę na Mararkorze. Dlaczego miałbym przejmować się tym, czego chcesz? To proste. Zdradziłem ci, jak unieszkodliwić formatory Niebian. Co za tym idzie, znam się na rzeczy i tego dowiodłem. W takim razie czego chcesz? Chcę, żebyśmy wykorzystali wszystkie możliwości. Znakomicie się przygotowali. Za żadne skarby nie wolno nam popełnić żadnych błędów. Gdy uznam, że pora wypowiedzieć Niebianom wojnę totalną, wszystko ci wyjawię. Nie zamierzam pominąć niczego, nawet tego, co wiąże się z tobą osobiście. Sukces odnoszą jedynie ci potężni przywódcy, którzy potrafią skoncentrować się na sprawach najwyższej wagi. A właśnie, jeden drobny szczegół. Proszę, by moja banicja dobiegła końca. Pragnę wrócić do swojego ludu. Pomożesz mi odzyskać wśród albów rangę dowódcy. Jeszcze czego? Nic w tym złego, bym... Daruj sobie. Rozumiem. Jezu, udało się. Świetnie. W takim razie umowa stoi? Sytuacja przedstawia się następująco. Zanim podążymy w głąb Mararkoru, musimy za wszelką cenę zlikwidować poszczególne formatory na naszym terytorium. A na domiar złego domagasz się powrotu na stanowisko dowódcy albów. W istocie. Liczę na ciebie. Oby tak dalej. Zaczekam w swojej kryjówce. Odezwij się, gdy ze wszystkim się uwiniesz. Mimo, że mi nie ufasz, dotrzymam słowa. Przemycę nas do Kassandry. No to się spiesz, bo inaczej wszyscy pożegnamy się z życiem, włącznie z tobą.
Cóż, nie sposób odmówić ci racji. Super! Wiecie, że Zauzasz mnie uwielbia? Tutaj jesteś. Co będzie z nami dalej? O czym mówisz? Daj spokój. Znamy się nie od wczoraj, no nie? Jasne, kłócimy się, czasami rzucamy się sobie do gardeł, ale ostatecznie zawsze się jakoś dogadujemy. Co zatem sądzisz? W sensie o nas? Kochany drań, nie wiem, co mam powiedzieć. Na ogół mam pustkę w głowie, bo wzrok ucieka mi na twój tyłek. Jasne, jasne. To mi pasuje. Okej. Okay. Wszystko w porządku? No to wygląda. Czyli co, rozumiem, że musimy poczekać, tak? Kochany drań. Kurde, super. Dobra, czyli uda nam się chyba. No nie wierzę. Świetnie. Dobra, moi drodzy, dzięki wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zachęcam was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować dla was ten odcinek, a w kolejnym myślę, że zajmiemy się formatorami. Antybiotyki. Pokazuję mi wszystkie formatory, jakie są na mapie. Wejście do Betary. Co to jest? Komputer centralny... Co? A dlaczego komputery są w innych miejscach niż formatory? Nie rozumiem. Okej, dobra. Nieważne, może nie będę się w to chwilowo zagłębiać. Musimy i tak wyczyścić oba konwertery. Czyli co, rozumiem, że trzeba będzie je odpiąć i przeprogramować, tak? Dlatego mam dwa punkty pokazane. Dobra, czyli to jest zadanie naprawdę, naprawdę duże, więc chwilowo nie będziemy tego robić. Kochany drań, nieuczciwa przysługa. Moment, gra mi na razie nie każe iść do Mararkoru, prawda? Nie, Mararkor leży pusty, no to na razie Falk też tam niech sobie zostanie. Ja nie wiem, czy nam się zadania z Kronim nie odpalą, takie z tymi chipami jeszcze. Także spróbujemy do niego pójść jeszcze tak na szybko i zobaczymy, co mi powie. Przy okazji chciałabym jeszcze u Tjalga się nauczyć broni ciężkiej na kolejny poziom. Tak czy owak, mały, czeka nas jeszcze większe wyzwanie. Aktywuję czujniki, dowódco. Musimy zinfiltrować formator Niebian i dostroić cię do głównego panelu. Analiza. Szansa na przetrwanie wynosi 25,6%. To więcej niż przypuszczałem. Ale nie mamy wyjścia. Ich technologia ciągle stanowi zbyt wielką zagadkę. To wysoce rozwinięta rasa. Nie wolno dopuścić, by wzięli nas z zaskoczenia. Jeśli nie wyłączymy tego formatora, długo nie pożyjemy. Potwierdzam. Proszę o rozkazy. W porządku. Pójdziesz ze mną. Celem zachowania równowagi psychicznej ćwiczenia są ci stanowczo zalecane. Dobra, to rozpocznijmy trening. Dobra, rozpocznijmy trening. Przyjąłem. Uruchamiam protokół treningowy. Widzę, że Kroni na razie nie ma zadań do mnie. Dzięki. Oby na jakiś czas wystarczyło. W gotowości. No cóż. Dobra, to jeszcze załatwimy sobie Tjalga i na dzisiaj już skończymy. Sprawa. O. Musimy pomówić o Deksie. Zgadzam się. Martwię się o jego przyszłość. Wardek. Dawkins. Chłopak przykuł uwagę zbyt wielu niebezpiecznych ludzi. Nie może zostać w bastionie. Dex zdecydował, gdzie pragnie kontynuować edukację. Wybrał banitów. Czyś ty oszalał? Chcesz tam wyprawić mojego syna zupełnie samego? Decyzja należała do niego. Poza tym wiesz, jaki jest, kiedy się na coś uprze. Wyślemy z nim Asgara.
Przypilnuję chłopca i jego postępów w nauce. A co jeśli wpadnie w kłopoty? Dex ma ogromny potencjał. Wkrótce stanie się silniejszy nawet od nas. I dlatego zamierzasz go odesłać? Nie martw się. Nic złego mu się nie przytrafi. Praktycznie sam przemierzył już dobre pół świata i wyszedł z tego bez jednego zadrapania. Pomyśl, o ile bezpieczniejszy będzie wśród cywilizowanych ludzi. No i naprawdę, nikt go do tego nie zmuszał. Jeśli spadnie mu z głowy choćby włos, to cię zabije, Jax. Wiem. Aha, dobra. Cześć, Jalk. Jakieś wieści z towaru? Wszechserca nadal stoją. Wciąż działają jak należy. Wszystkie ataki niebianidów na Wszechserca zostały odparte. Doskonale. Serdecznie dziękuję. Wszechserca nie mogą upaść. Jasne, gościu, wiemy to i uczymy się broni ciężkiej. No i dobra, jestem teraz zadowolona. Jeszcze dodatkowe punkty to sobie jakoś tam dobijemy później, szukając tych eliksirków czy coś w tym stylu. Dobrze, moi drodzy. Zakończymy sobie odcinek w tym miejscu. Dzięki Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować dla Was ten odcinek, a na kolejny zostało nam zadanie antybiotyki. I w międzyczasie może romans Jaxa i Zouzy nam się tutaj uaktywni. Mamy do zniszczenia formatory. Minimum 2. Niestety będziemy musieli do tego wziąć Kroniego, a nie Zouzę. Ale postaram się przespać parę nocek i Zouza też powinna do mnie zagadać, także raczej się o to nie boję. Cóż, dzięki Wam jeszcze raz i cześć.